Zanim opowiem świadectwo mojego nawrócenia, to chciałabym powiedzieć wam, co się stało w czwartek. W czwartek moja córka przechodziła na przejściu dla pieszych, tam nie było sygnalizacji świetlnej. I starszy mężczyzna, przypuszczam, że ma kiepskie okulary, za późno zaczął hamować i po prostu uderzył ją z całej siły i ona wyleciała w górę. Jak ktoś chce zobaczyć, to drugi kierowca nagrał film i po prostu jej nogi były w górze. Trudno sobie nawet wyobrazić ten wypadek. I upadła głową o torebkę i tam widać na tym filmie, że była parę minut nieprzytomna i kiedy odzyskała przytomność, zdążyła zadzwonić do swojej koleżanki, wiedząc, że ja nie zawsze odbieram telefony. I ta koleżanka wydzwaniała do mnie i mówi, że Nela miała wypadek, że prawdopodobnie jest jakiś uraz głowy. Ja doszłam do domu już wtedy i zadzwoniłam na pogotowie. Pogotowie powiedziało, że nie mogą udzielić żadnej informacji, że za pół godziny dopiero powiedzą, gdzie ją przewożą. Więc złapałam za telefon, wysłałam SMS-y do wszystkich, których miałam znajomych, wierzących w telefonie. I zaczęliśmy się z mężem modlić. Nie zgodziliśmy się na żadne dolegliwości w jej ciele, na żadne złamania, na żadne krwiaki, na żadne, słuchajcie, urazy, cokolwiek, co po prostu diabeł chciał jej podarować. I staliśmy tak w boju i słuchajcie, kiedy zajechaliśmy do szpitala, ona była dalej w takim szoku jeszcze, ale wszystkie badania wyszły dobrze. I tomografia, i rentgeny, i słuchajcie, naprawdę chwała Jezusowi, bo ona ma tylko jeden siniak na kolanie i jest taka troszeczkę potłuczona, tak? Także, ale naprawdę dla mnie to jest cud, po prostu. Dla mnie to jest cud, ja dziękuję Jezusowi, dziękuję Aniołom Bożym, że po prostu ją uchronili od śmierci, bo po prostu ja wiem, jak się kończą wypadki. Pracowałam w szpitalu, wiem, jak się kończą wypadki. Chcę wam powiedzieć, że ja się nie zgadzałam na żaden obraz, który diabeł chciał przed moimi oczami wymalować, że ona będzie, wiecie, jakieś tam rany, nie wiadomo co, tak? Także nawet jak pogotowie przyjechało, to oni byli trochę w szoku, że ona ma normalne ciśnienie. I także chwała Jezusowi, naprawdę, amen.